miejscami bałaganiarskiej scenografii dział się ostatni koncert 35. Dni Muzyki Jeunesse Musicale. W niedzielę 26 lutego zaprezentowała się jaworznianka Beata Banasik, którą zaliczono do najzdolniejszych polskich wykonawców młodego pokolenia. Na koncert Autonomia złożyły się piosenki z projektu Skok w Rok. Którą z nich artystka szczególnie lubi? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo chyba publiczności to ocenić. Ja zaproponuję dzisiaj widzom zupełnie odmienny materiał muzyczny, inny niż w zeszłym roku. No i co mam powiedzieć? No sama je napisałam, więc jakby ja je lubię wszystkie, czy się... No zobaczymy, czy są fajniutkie. To już będzie oceniać publiczność. Ostatnich parę tygodni artystka spędziła w Normandii. Wprawdzie nie jesteśmy pudelkiem, ale podajemy, że w towarzystwie swego francuskiego narzeczonego. Po pchlich targach się artystka nie szwendała, ale może we Francji odkryła dla siebie coś w muzyce arcyciekawego. W muzyce nie wiem. To myślę, że to jest po prostu doświadczenie, które wychodzi później na scenie w sposób naturalny. To jest całokształt. To myślę, że jako, jeżeli pani mówi o muzyce, to niekoniecznie chodzi o same precyzyjne dźwięki, że ja to przyniosłam z Francji, coś, czego tutaj jeszcze nie ma. Staram się przede wszystkim wykorzystywać całokształt doświadczenia zdobytego za granicą i przekazywać go publiczności tutaj już w Polsce. Może lepiej, gdybym powiedziała ci, że już nie wrócę, nie, nie będzie mnie tutaj. A może lepiej, gdybym pomachała ci na do widzenia. Grupę artystów grywającą wespół z nią pani Beata nazwała Nową Młodą Polską. Aż prosiło się, by nawiązać do mistrza Wyspiańskiego, który twierdził, że żeby stworzyć dzieło trzeba męki, trudu, bólu, żalu, lęku, grozy i smętku. Czy szanowny artysta się myli? Wszystko się zgadza. To gdzie ta radość twórcza? Radość wychodzi w momencie tworzenia i odtwarzania tego, co stworzyliśmy, czyli radość wychodzi tutaj i wyjdzie za chwilę. To jest radość. Wracając do bałaganiarskiej scenografii, gdzieniegdzie artystka porozrzucała pomięte zapisane kartki. Na jednej z nich tekst pierwszej piosenki recitalu, a w nim takie mądrości. Stawać w obronie swojego ego, pokonać przeszkody i osiągnąć wyższy standard. Koncert wyraźnie się publice spodobał, wszak kto nie życzy sobie wyższego standardu? I na to wszystko, co zwie się, kochanie, hej.